Siemanko, dziś przerabiamy ognisko sygnalizacyjne. Konstrukcja, jak widać na załączonym obrazku. Tutaj należy wspomnieć, że specjalnie jest ucięte z tego względu, żeby mieć dostęp do podłożenia ognia, do naszego chrustu, który jest w środku. Chrust w środku to są, jeśli ktoś oglądał wcześniejsze moje odcinki o rozpalaniu ognia, jedyneczki, dwójeczki wrzucone do środka, rozpalamy krzesiwem, podkładamy, następnie wrzucamy igliwie, które znajduje się obok, na górę naszego ogniska i w ten sposób powstaje ognisko sygnalizacyjne. Zaraz zobaczymy, jaki będzie miało efekt. Do dzieła. Patyczki tutaj, te, które tutaj widzicie, po to są, aby podłożyć do środka ogień, który za chwileczkę rozpalimy tutaj właśnie na tych podkładkach. Chowamy zawsze sprzęt na miejsce po zakończonej pracy. W ten oto sposób odkładamy do środka, tak żeby się nam to rozpaliło elegancko. Teraz możemy od góry poprawić troszeczkę nasz chrust, tak aby nam się to lepiej rozpaliło. Powstanie duży ogień, wtedy rzucamy od razu nasze igliwie u góry i powstaje ognisko sygnalizacyjne.